Witajcie. Dzisiaj ostatni dzień z akcji słupy. A tu widzicie, jest zakaz wjazdu właśnie. To nie jest takie proste takim dużym wziąć taki ostry zakręt. O. No i jedziemy. Także zostało chyba, słuchajcie, tam kilka słupów, zaraz je policzymy. No, robotę oceniam maksymalnie na godzinę. Dzisiaj jeszcze taka fajna dosyć pogoda, bo przywitało nas rano słońce tutaj. Także to jest fajne, bo spodziewałem się naprawdę takiej pogody szaroburej. No ale jednak trochę chłodek się odczuwa, bo powietrze jest takie zimne, natomiast no, to słońce fajnie będzie się robiło w słońcu. Także nie będzie najgorzej. No tutaj widzicie, już te słupy leżą. Słuchajcie, kamera mi wyskoczyła. Trzeba to równo zmienić. Ale nagrywa. No nagrywa. No to zobaczcie. Takich kilka ujęć zupełnie innych niż zwykle. Tutaj już zebrana podbudowa drogi z tamtego końca. Już nie ma przejazdu, a tu przygotowane podkorytowanie. Tutaj zostało kilka słupów. Tu wjeżdżamy. Ja się tu cofnę teraz, słuchajcie. No i zabierzemy tego pierwszego z brzegu. Rękawiczki trzeba jakieś wziąć, ale może wezmę te gumowe, bo nie będą przeciekały, pewnie tam jest stalina mokra, wszystko mokre. Plastikowa rurka, dobra. Tu mamy linę. Tu to jakieś krzaki ostre, cholera, z kolcami. O. No, tam miałem dwie linki, słuchajcie, ale jedna się urwała.
i przez to mam już tylko jedną, taką krótszą. O, ale to trzeba ominąć, bo inaczej nam złapie dwa słupy, a my chcemy wziąć jeden. No, powinien wyjść bez problemu. Naciągniemy teraz i ruszamy tam gdzieś go odwieźć. Zobaczymy, zobaczymy jeszcze gdzie. Tak wyciągnąłem te wszystkie tutaj, roboty były w sumie, było w sumie dla dwóch, to żeśmy robili to 3 dni, ale to tylko dlatego, że awaria nastąpiła właśnie tutaj tego, tych widełek, o których wam powiedziałem. Było, żeś ty. Ale na szczęście udało się to fajnie naprawić. I nie ma. O. Teraz zluzujemy linę. Odepniemy. No niestety taka robota, słuchajcie, że tu trzeba wsiąść i wysiąść z ciągnika 10 razy. Trochę kłopotliwa sprawa dla jednego, bo we dwóch takie rzeczy robi się dużo łatwiej. Ale no co, jak nie ma dwóch, to jest jeden, no. O, jest haczyk. Zapinamy i po następny. No moi mili, koniec roboty ze słupami. Jeśli chodzi o ich zabranie stąd, gmina może robić drogę. Nic im nie stoi na przeszkodzie, a ja z kolei mam pięknie rozłożone słupy, przygotowane właściwie do cięcia. Jeszcze tylko jedna rzecz, trzeba będzie zobaczyć, jak moją pracą tutaj pójdzie to, co robię w tej chwili, także te wyjazdy moje zagraniczne. No i druga sprawa, jak z pogodą. Mam nadzieję, że chociaż część słupów jeszcze zdążę w tym roku pociąć i wywieźć na działkę. Następnie sprowadzam tura tutaj, zaczepiam pod ten ciągnik przyczepę, będę ciął tutaj z agregatem, z piłą tarczową, będę ciął te słupy turem, widłami ładował na przyczepę. Przyczepą będzie ten ciągnik jeździł na pole w odpowiednie miejsca i tam, słuchajcie, i tam będę to kiprował z tej przyczepy. Także już robota taka, no jeszcze ciężka, jeśli chodzi o samocięcie tych słupów, ale jak wcześniej na moich filmikach widzieliście, to cięcie nie jest takie wcale złe, no jedyne co jest to głośne i czasochłonne, ale ciężka robota to już nie jest. Także mamy przygotowany materiał, szykuje się mnóstwo fajnej roboty i przy okazji cięcie i robienie, słuchajcie, cięcie, nie cięcie, bo cięcie słupów cały czas mam to w głowie, ale robienie ogrodzenia pola i to wyjdzie z tego. No a tu chcieliście jeszcze przy okazji taka wrzutka. Tu jest jeden bocian, którego mam. Przykryłem go maską od ciapka, żeby tam, bo on nie ma głowicy. Tu jest drugi Zetor z 49 roku z tym silnikiem Volkswagena czy czegoś tam. Niedługo dostanie silnik właściwy. To chcieliście widzieć te moje Zetory. To są tutaj dwa. Jedziemy tu jeszcze na parking.
zaparkować dużego. No powiem wam, że ten traktor to jest wspaniały, naprawdę go bardzo lubię. No i trochę go szkoda sprzedawać, bo naprawdę trafiła się maszyna. No ale już nie będzie mi potrzebny. Wracając do Zetorów, tu jest trzeci z 51 roku z przekładnią. Tu jest czwarty, 47. Tu jest piąty, 47. To tu jest 5 w sumie. No to tyle, słuchajcie. Resztę widzieliście. Tam to w sumie 5. I tamte chyba są 3, to jest razem 8. No to tyle na dzisiaj, taka relacja. Zapraszam do następnych filmików. Zastanawiam się jeszcze, czy robić osobno filmiki z takiego gospodarstwa typowego, nie wiem, ogórki, kapusta. Może połączę te dwa kanały w jeden i będzie lepiej. Także coś takiego po prostu wymyślę, złożę to w jedno i wszystkie filmy będą w jednym miejscu. No to tyle w każdym razie, bo za kiszenie kapusty też się szykuję, bo już czas najwyższy. Także też wam zrobię taką relację. No i tyle. Trzymajcie się i do następnego filmiku. Cześć! Witajcie. Dzisiaj taki kompostownik na szybko. Trzeba posprzątać działkę z liści. Sąsiad przyszedł tutaj i specjalnie po złości wysypał liście, żeby mi się nie nudziło. No nie, na moją prośbę wysypał te liście, bo nie wiedział co z nimi zrobić, a mówię, szkoda to spalić, będzie świetny kompost. No i słuchajcie, śladem szumi lasu, proszę bardzo, takie coś, świetny temat, szybka, prosta robota, parę gwoździ, zrobione. To jest tylko wstępnie, ponieważ mi się do auta tylko 4 palety zmieściły, ale dokończymy i patrzcie, nie wiem, parę lat, może rok, może 2, może 3. I będzie z tego świetna ziemia liściowa. Bardzo dobra sprawa. W tą stronę pójdę, tam będzie parę metrów tego. Także super sprawa. No i przy okazji na przyszłość z tego zrobię, słuchajcie, tu będą liście. A tutaj widzicie stary temat, mielone gałęzie, sosny, igliwie i to wszystko mi tutaj się rozkłada. Widać ślady zwierząt, łażą po tym i tak dalej, ale nieważne. W tej chwili to ma około 3 lat. Temat znakomity pod borówkę i zamierzam to wykorzystać. To na tyle, a słuchajcie, ponieważ pogoda dopisuje świetnie, to idę się przejdę do lasu, zobaczę czy są grzyby. No, witajcie. Dzisiaj dokończymy kompostownik na liście. Będzie fajna ziemia liściowa, słuchajcie. O, tak to będzie mniej więcej wyglądało. Tutaj trochę łukiem idzie, ale to jeszcze poprawimy, o ile się da. Bo te palety trochę są takie liche, ale ogólnie no fajnie. Fajnie, bo będzie dobra ziemia z tego. Będzie pod warzywa, nie wiem, pod jakieś krzaczki. Przygotowujemy się. Młotek jest. Deski są. Ciupaga i gwoździe. I chęci też są, tak jest. Bardzo dobrze. No to jedziemy. No, słuchajcie, robota zrobiona, zabezpieczona. Także jak ktoś chce robić kompostownik, to ja polecam swoje usługi, słuchajcie. Tanio, szybko i solidnie. Ale nie, słuchajcie, super sprawa. Po co to palić? Po co to palić, jak to może być świetny kompostownik? Sama ziemia, słuchajcie. A ja jeszcze tutaj dorzucę karton, dorzucę dżownice, dendrobeny, rosówki i niech robią. Od tego są. I może po roku, może po dwóch. Świetny kompost. No to tyle.